Dzień dobry. Dobry wieczór. Właśnie, bardziej dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy właśnie są wirtualnie lub na miejscu koncertu, który odbywa się dzisiaj w Podkowie Leśnej. Chcieliśmy z naszej strony bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie przede wszystkim wykonawcom, wszystkim organizatorom. Dziękujemy za wielkie serce. Ten koncert odbywa się, ponieważ zbieramy pieniążki na co? Na powstający właśnie oddział takiej jakby intensywnej terapii dla noworodków i wcześniaków, których tutaj mamy bardzo dużo, bo jakby ten średnia liczba urodzeń na przeciętnego mieszkańca jest o wiele wyższa niż w Polsce, ale niestety wiąże się to z bardzo dużą śmiertelnością. Niektóre z tych śmierci można było właśnie uniknąć dzięki takiej naprawdę bardzo podstawowej, ale bardziej może takiej konkretnej opiece przy tych dzieciaczkach, szczególnie w tych pierwszych dniach czy miesiącach życia. I dokładnie zbieramy na co? Na to, żebyśmy mogli zakupić koncentratory tlenu, które właśnie też są bardzo, bardzo jakby tutaj ważne w tej całej opiece, z tego względu, że z naszego doświadczenia wiemy, że właśnie kilku dzieciaczkom udało się pomóc tylko dlatego, że mogły przez jakiś czas skorzystać z dodatkowego tlenu przez te pierwsze kilka dni, kiedy jeszcze tam się wszystko w ich organizmach próbowało uregulować. Tych koncentratorów tlenów tu za bardzo nie ma, jakby w tym szpitalu. Ten, który jest teraz, głównie jest używany na bloku operacyjnym, a my chcielibyśmy mieć specjalnie właśnie na potrzeby tych najmłodszych, także dwa, które moglibyśmy używać i też myśleliśmy o tym, jak to zrobić, żeby jeśli one się zepsują, czy coś się z nimi stanie, żeby nie, te pieniądze jakby nie były za chwilę wyrzucone w błoto. I znaleźliśmy właśnie też dystrybutora amerykańskiej takiej firmy w czadzie tutaj w Dżamenie, który sprzedaje te dosyć dobrej jakości koncentratory i dzięki temu nie musimy się też martwić, jeśli coś się zepsuje, że będzie jakikolwiek serwis i ten koncentrator tlenu posłuży dłużej niż tylko tam kilka miesięcy czy rok tutaj dla szpitala i dla dzieci. To jeszcze może pokrótce o tym, jak to się zaczęło i skąd ta idea, żeby powstał właśnie taki oddział wcześniaków. Jesteśmy tutaj już od kilku miesięcy, Paweł pracuje w szpitalu. Ja nie, ale tak też się stało, że chyba to był drugi miesiąc naszego pobytu. Trafiły do nas pierwsze dzieci, właśnie pierwsze wcześniaki, które się rodzą tutaj bardzo często, natomiast nie ma takiej fachowej opieki, nie ma też sztabu ludzi, którzy by się mogli tym zająć. Oddział polega na tym, także są oddział położniczy, przebywają tam mamy z dziećmi, są pielęgniarze, pielęgniarki. Natomiast takie wcześniaki czasami potrzebują tak dogrzania, potrzebują czasami sondy, bo nie są za słabe, żeby same jeść. I też jedno, cały tlen. Czasami też tleny, tak. No to są różne sytuacje. I tutaj Danej, lekarka, która pracuje tutaj od 11 lat razem ze swoją rodziną, zapytała, czy właśnie nie możemy wziąć na noc i przypilnować takiego dzidusia, żeby po prostu było mu ciepło, bo w szpitalu nie są mu w stanie tego zapewnić. I tak zaczęła się ta przygoda, chociaż tego przygodą chyba nie nazwę.